Na początku marca Komisja Przyjazne Państwo, Komisja Sejmowa, przyjęła propozycję Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w dziedzinie zniesienia barier biurokratycznych przy zwrocie podatku podróżnym. Prace nad tą ustawą, czy nad propozycją zmiany ustawy o podatku VAT w tym zakresie, prowadzone były przez Komisję Przyjazne Państwo przez ostatnie 2 lata. Trwało to tak strasznie długo, dlatego że przez cały ten okres Ministerstwo Finansów stanowiło zupełną opozycję w stosunku do propozycji Lewiatana. Także tym bardziej jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Na czym zmiana polega? Są właściwie 3 elementy. Pierwszy element, że podróżni spoza krajów Unii Europejskiej, wyjeżdżając z Polski, będą mogli otrzymywać zwrot podatku VAT nie tylko w złotych polskich, w gotówce, jak to jest obecnie, ale w każdej innej walucie i w każdej formie, w ten sposób, jak się umówili z firmą pośredniczącą. Drugi element, że firmy pośredniczące nie będą musiały uzyskiwać corocznie dokumentu poświadczającego, że spełniają wszystkie warunki ustawy. To jest bardzo duże obciążenie biurokratyczne, że do tej pory firmy musiały uzyskiwać takie zaświadczenie co roku. Wreszcie trzecia zmiana, że firmy pośredniczące nie będą musiały składać kaucji zabezpieczającej w wysokości 5 milionów złotych na rzecz Ministerstwa Finansów. Istnienie takiej kaucji powodowało podwyżkę kosztów działalności firm. Lewiatan ma nadzieję, że po wprowadzeniu zmian w prawie kwestia zwrotu podatku VAT-u podróżnym będzie się odbywała dużo lepiej, tak jak jest to w krajach europejskich.